Cóż za wspaniałe niebo. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Giladhis. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry House Flipper. Moi kochani, Luxury DLC, czyli kontynuacja tego, co ostatnio zaczęliśmy. Jeśli nie widzieliście, koniecznie, nadróbcie, moi kochani. I wróciłem sobie do tego, bo okazało się, że wyszła już pełna wersja i wystarczyło na to kliknąć. I już, i moja praca jest tu skończona. W sensie nie, chwila. Moja praca, nie, mój postęp nie jest jeszcze skończony. Coś tu jeszcze ewidentnie. Coś tu jeszcze... A, bo ja muszę skończyć zlecenie. O to chodziło. Nie skończyłem tego zlecenia, dlatego ja po prostu sobie stąd wyszedłem. Dobra, są ujęcia. Jakby no, te krzesła może minimalnie są przewrócone. Tam może minimalnie też niektóre rzeczy są obrócone. Tam tego nie widzieliście jakby i ja nie widziałem, więc i wy go nie widzieliście, dobrze? Tam nie, jakby wszystko poszło bardzo dobrze, mieliśmy prawie 100%, no z 99, bo tam dosłownie jeden... Jeden mebel po prostu brudny, nie? Możesz kupić nowy dom, wykonuj kolejne zlecenia, blokować możliwość kupna danych domów do remontu. Sprawdź laptopa, a dowiedzieć się. Jasne, bardzo chętnie. Czy mamy już jakieś nowe domy? Przeglądarka do kupienia. 14 było. O, jest! Jacht z widokiem na ocean. 400 tysięcy. Holy shit! Jest zaznaczone, jakie DLC. Bardzo ładnie. Ponieważ, jak wiecie albo nie wiecie, mamy kilka DLC. Mamy podstawowe, jakby mamy tutaj ogrodnikowe, to jakieś hakerowe. Tu jest właśnie to związane z... Jak to w sumie nazwać, kuźwa? Luksusem? Tu takie radioaktywne jako bunkry, okej. Okay. Czy mamy jeszcze jakieś zlecenia tutaj? Holy Jesus! Jest! Dobra, proszę bardzo. Nowy rozdział. Dział Hiroshi i Yuna. Rozumiem, że są z Japonii, tak? Z dwartymi. Zajmują się inżynierią komputerową. Przyjechali tu skuszeni lukratywnymi ofertami pracy. Znaczy, że... O, dobra. W sensie, nie tego się spodziewałem. Spodziewałem się, że w ogóle to wygląda jak z Arrow, serialu Arrow. W sensie strzała. Tak to wygląda ten dom. Tylko, że no wiele gorszy, nie? Rozumiem, o co chodzi tak naprawdę. Czyli my zaczynamy jakby w nowej okolicy robić zlecenie, bo już jesteśmy tacy po prostu zarąbiści, że lecimy z tym wszystkim. A oni wprowadzają się tu. To jest bardzo fajne. Bardzo mi się... Czy jestem w windzie? Na które piętro? A, to mogę sobie stąd wyjść. A jakbym chciał wyjść z windy? O! Dobra, już. O kurde, ale syf. To nie te drzwi. To nie te drzwi. No dobrze, a dlaczego na przykład mam sprzątać tu? Bo już widzę, że mogę, ale dlaczego mam sprzątać przy ich sąsiadach? W sensie, syf sąsiadów to syf sąsiadów. Dobra, na pierwszy rzut oka to robicie wylot. Wy też. Nie obchodzi mnie. Jeśli przyjdzie któryś sąsiad i to zobaczy, totalnie mnie to nie jara. Dobra, odnowić. A odnowimy schody. Dobra, pozwalacie mi wszystko sprzedać? To nie jest wasze, więc jakby pozwalacie mi. Ale pięknie poleciało! Shit! Wspaniale. Zawsze szanuję mocno twórców gier, którzy właśnie stwierdzają, że nawet takie pierdołki zostawiają w grze, że w sensie dodają jak plakaty właśnie czy coś. To wygląda jakoś sensownie. To jest dyplom po kimś. Nie zostawia się dyplomów po kimś. Nie ma. Zostawiasz swoje dyplomy i swoje nagrody, wieszasz, że jak przychodzą sąsiedzi czy goście, to mogą patrzeć i powiedzieć, o, ale ci zazdroszczę, ale tutaj fajnie. Jaki w ogóle macie widok? Fajny taki nawet na park. Okna trochę. Wymień okno! O nie! Dobra, ta gra jest dobra. Mocno zupdate'owali tą grę. Wywalamy wszystko, dosłownie wszystko. Robimy czystkę, robimy pustkę, sprzątamy. Jakby ja uważam, że... O, ten plakat też ładny. Ja uważam osobiście, że a, tego nie mogę. I kibelka też nie mogę. I tego też nie mogę. No dobra, to czas robić pucu pucu małe. Jeśli są jakieś lampy i tak dalej, rzeczy, które wyglądają nawet legitnie, to ja jakby zostawiam. Jestem w kwestii, że takie rzeczy można zostawić. Nawet trzeba zostawić, bo po co inwestować jakoś dodatkowo? Wiadomo, chyba, że kupiliśmy ruderę i robimy totalnie wszystko od nowa, to już wtedy można na to spojrzeć troszeczkę innym okiem. Ale sprzątniemy sobie. Potem się zajmiemy sprawdzaniem wszystkich totalnie nowości, bo ja jestem tak zainteresowany. Co ci... Jak ja mam tam posprzątać? W sensie, mam jakąś drabinę? Nie mam. Dobra, to będzie ciekawe bardzo. A, jeszcze to mamy. A, sprzedajemy oczywiście. Mój budżet się... Mam 100 tysięcy na to, że oni naprawdę mi zaufali i dali mi... O, dobra, no to... Ja nie wiedziałem, że... Skoro... Chwila, ostatnio miałem 3 tysiące, to zarobiłem razy 3. To czy oni dadzą mi za wykonanie tej roboty 300 tysięcy? W sensie, jakbym tyle dostał, to bym się nie obraził. Totalnie stać mnie na wszystko w tej grze, ale... A, to jakiś mały magazyn. To będzie bardzo ładny pokój albo bardzo ładna sypialnia. Zobaczymy tak naprawdę, ile tych pokoi tutaj jest. Ale jest tu masa dokumentów. Bardzo masa dokumentów. Dobra, dziękujemy. Ten pokój jest już czysty. To mogę... A, odnowić. Dobrze, rozumiem. Fajna jest ta mechanika odnawiania, że nie trzeba jakby wszystkiego sprzedać.
wydawać, tylko można rzeczywiście coś odnowić. To jest bardzo przyjemne. I fajna jest też taka właśnie antresola na górze tutaj. Bardzo przyjemne. A, tu jest jakaś kuchnia swego rodzaju. Tak zwane burdello bum bum, bo nie powinno tu być kuchni. Kuchnia powinna być taktycznie na dole, a nie gdzieś na górze w jakimś dziwnym pomieszczeniu. Ja tak naprawdę bym tu jeszcze wywalił dziurę. Ale no, tu można mieć też łazienkę. Mogą tu też być dwie sypialnie na przykład, bo łazienka jest na dole, ale schodzi do łazienki za każdym razem? Tak średnio mi się widzi raczej. Dobra, góra jest ogólnikowo... A, jeszcze tu jest do sprzątnięcia minimalnie jedna rzecz. No tak, nie, nawet nie minimalnie. Dobrze, jest posprzątane. To nam zniknęło. Zarąbiście. Bardzo fajnie, mamy dużo pokoi. Mamy 80 metrów pokój na dole. Holy Jesus. Dobra, to zobaczmy to, na co wszyscy czekaliśmy. Odnawianie okien. O, ja po prostu klikam. Myślałem, że ja będę musiał coś robić. Dobra. O kurde, nie. No teraz to wygląda glanc, muszę przyznać. Jak ja mam tam wejść? To jest w ogóle moje pytanie. Znaczy, ja muszę odnowić jakoś te okna, ale jak? Czy ja mogę tu wyskoczyć na przykład? Tak, mogę tu wyskoczyć po prostu. Dobra, wyskoczyłem bez problemu, proszę bardzo. Dobra, odnowione. No, od razu to wygląda inaczej. Come on. Wyczyść zabrudzenie. Jakie jeszcze są? A, tu coś jeszcze jest. 98%. Czy już? Dobra, jest. Odnów schody. Dobra, to teraz odnawiamy schody. Jak mam je kliknąć? Tutaj na tą antresolę? Czy tu? Odnów. Dobra. O, mogę zmienić kolor. A, bo tam na dole się zmienia kolor. Czarne schody to tak raczej dupa. Nie, to zróbmy tak. Zróbmy białe obręcze i dębowe schody. To będzie fajne połączenie. Dobra, nice. To wyszło ładnie, muszę przyznać. Co mamy dalej do zrobienia? Zmodyfikuj ściany. Biały. Zakładam, że to te pomieszczenia, tak? Czy nie? Czemu to w ogóle światło pada? W sensie, jak to ma działać? Potrzebujemy wejść do sklepu i potrzebujemy kupić biały kolor. Białą farbę. Dużą. Poproszę dużą farbę. Dobrze. I potrzebuję teraz narzędzi oczywiście do malowania, które jest wspaniałym moim narzędziem do malowania, bo jestem w stanie malować ze cztery ściany na raz, więc to jest bardzo przyjemne. Siup. Kurde, tak można malować. Dobra, czy nam się to zmienia rzeczywiście ten progres? Zadania. A już jest. Okej. Ułóż płytki podłogowe. Mozaika z jasnego dębu. Czy to jest na zewnątrz, tak mam to rozumieć? W sensie na dół? A, bo to są pokoje. Ja się obecnie znajduję na piętrze w pokoju numer 7. Płytki, mozaika z jasnego dębu. A, dobrze. To rozumiem już połączenie tego. No, ta podłoga nie wygląda za ciekawie, więc sprawdźmy, jak wygląda mozaika. Dę z ciemnego, jasnego, z jasnego. Z dę, dę, e, b, z jasnego dębu. Dobrze, kupujemy. A, mam po prostu tak. Okej, okay. Jakby to przejście też machnę. Teraz tak, moje zadania. Jest zrobione, mam kupić przedmioty. Jasna, otwarta szafa B. Ja mogę tak klikać, o Jezus, dobra, to w ogóle ułatwia. Czyli tu garderobę będziecie mieli. Jaki kolor można byłoby ładny zrobić? Kawowy, trawiasty? Błękitny jest ładny. Uchwyty? Można byłoby zrobić czarne na przykład. Holy Jesus, jak to ładnie wygląda. Dobra, pyk, jeden, będzie numer dwa. No i ej, nice! I teraz wystarczy, że wejdę tu w zadania i kliknę, że potrzebuję lustro. Kupię duże lustro, bo tu będzie garderoba. I lustro wam machnę w tym miejscu. Kurde, nie, no tak to można robić. Dobra, to jest... Nie, to dalej nie jest dobrze ustawione. Trzeba ustawić idealnie, musi być perfekcyjnie. Dobrze, teraz... Mogę otworzyć szafkę. Dobrze. To sobie możemy wstawić tu. Nie, trochę za szeroko na wejście. Ale dobra, nieważne. Mogę otworzyć też te szafki. Nie wiem co prawda, jaki byłby cel i sens, ale... Nie, nie może być takiej przerwy. Prawda, nikt na to nie patrzy, ale... Pięknie, kurde. Wszystko zrobione, nice. A, drzwi muszę kupić wszędzie. Drzwi, nie wiem czy w ogóle mamy... Mamy wybór drzwi. Tu będzie sypialnia. Ułóż płytki... Nie, to będzie łazienka. Okej. To musimy położyć na podłogę takie płytki. Siup. Niech będzie. Niech będzie jakby płytkowanie. A, bo ja mam kilka płytek. Dobra, luz. A, i na dole mam liczbę. Dobra, kiedyś nie było chyba tego. W sensie, za każdym razem trzeba było inne podnosić z tego, co pamiętam. Może się mylę. Moglibyśmy już zostawić postęp, bo tak naprawdę postęp cały zrobiliśmy. I 13,5 tysiąca już zarobiliśmy, więc całkiem fajnie. Co prawda liczyłem może na trochę więcej, jakby może zaoszczędzę minimalnie, to będę w stanie trochę zaoszczędzić. No, zobaczy się. W każdym razie, to jest skończone. Co byście chcieli więcej ode mnie? Trochę przedmiotów. Instalacja wodna, prysznica. Ale że ja nie wiem, gdzie wy byście chcieli prysznic, więc jakby zrobię po swojemu. Niech będzie. Tu będzie instalacja prysznica. Odkręcimy. Pamiętam, że to były te kurki do odkręcania wszystkie, odciągania. Dobra. Teraz tak. Montujemy prysznic.
Halo? Dobra, to wjeżdża na dół. Wcześniej nie było takich pryszniców. To już! Dobra, nice! No i to modernistycznie wygląda, fajne. Umywalka, podwieszana toaleta, wanna tu jeszcze ma być. Okej, to wanna to chyba tu jakoś by się przydała, nie? W sensie tak mi się wydaje. Oj, tak idealnie w tym narożniku, tylko jestem trochę nietrafiony. Dobra, zobaczmy jak to wszystko wyjdzie. Dojdzie, proszę bardzo. O, proszę bardzo, nakręta, druga nakręta. Proszę, obudowa, siupi narożny, no i wszystko się dostosowało perfekcyjnie. No, co mamy jeszcze? Lampa ścienna, lustro. Dobra, czyli będziemy robić jeszcze kibelek, który mógłby być tu powiedzmy. Robimy biały, standardowy. Biały, standardowy jest najładniejszy i najlepszy. Dobrze, wieszamy kibelek, przycisk tutaj w dół, a umywalka może być na wprost drzwi. Dobrze, i teraz możemy kupić. Fajnie jest to, że właśnie wszystko nam daje od razu gotowe. Zamontuj. Pyk. Przykręcamy zaworki, przykręcamy tutaj rureczki, przykręcamy. Na górze nie przykręciliśmy chyba. O, teraz przykręcamy, dobra, niech będzie. I czy coś jeszcze mamy do zrobienia w toalecie? Mamy jeszcze lustro. Niech będzie. Lustro. Co jeszcze? Lampa. Kurde, ja nie wiedziałem, że to tak modernistycznie będzie, czy to... Wow! Tą lampę bym tylko dał na środek. Niech świeci. Dobra, perfekcjonist. My jesteśmy niewidzialni. Ciemna półka. Półka na co? Na ręcznik? To damy półkę na ręcznik jedną tu, a drugą damy tu, jak ktoś będzie wychodził. To jest po prostu perfekcja. I co jeszcze mamy? Uchwyt stojący na papier toaletowy. Proszę. Bez papieru. Ale jest uchwyt. Co mamy zrobić tu na tej antresoli? Ułóż płytki, mozaika z jasnego dębu. Dobra, to jest robota dla mnie. Tup, 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 tup. I pyk, zrobione. Plakat filmu. Sprzedaj przedmiot. Wybaczcie. Bardzo chciałem was zatrzymać, ale gra stwierdza, że nie chce was to. Podwójne łóżko Teddy. A po prostu łóżko będziemy tu robić. Biała pościel. Tył, nie wiem, brązowy. Poduszki białe, wszystko białe. Nie, myślę, że tu może być łóżko. Mieści się? Mieściło się, dobra, nice. Chwila, pościel, łóżko, dobra. To było bardzo ciekawe. Szafka Agama. Skoro robimy tak, to robimy wszystko białe. Ja myślę, że taka szafka mogłaby stać na przykład tu. O, bardzo fajny regał. Pytanie, co dalej? Ciemny fotel. Wydaje mi się, że ciemny fotel będzie do biurka. Ale biurka jeszcze nie mamy. O, tu jest biurko, dobra, rozumiem wszystko. Blacik i może być tak, niech będzie. Dobra, gdzie robimy biurko? Trochę w pupie jesteśmy, a nie biurko, że się tu zmieści. Dobra, biurko będzie w tym miejscu. Nikogo to nie interesuje, jakby biurko ma być funkcjonalne i tyle. Tak, pojedyncze drzwi przesuwne. Okej, zróbmy ramę czarną, ale to też czarne, a drzwi same białe. Pyk. Nice! I zrobione, kurde, i te drzwi działają? Się. Dobra, to mi się podoba. Dobra, wszystko jest zrobione. Tu wszystko jest zrobione. Dobra, to mamy górę skończoną jakby. Teraz trzeba zrobić dół. Co mamy na dole do zrobienia? Dużo rzeczy. Dobra, to zróbmy najpierw łazienkę, bo łazienka jest zdecydowanie łatwiejsza. Dobra, płytki. Jakieś jasne, to jest 100%. Jakieś jasne płytki. O, białe też, dobra. Będzie trochę jaśniej. Idealnie. O, takie płytki, że się tak łączą. Tego się nie spodziewałem totalnie, jakby niech będzie. No dobra, to się przynajmniej zrobi jaśniej. O, i teraz muszę wziąć nowe. Dobra, to klejmy nowe płytki. Powiem wam, że to mi się podoba. Co prawda płytki są dziwnie położone, ale nie będę w to wnikał jakby. Musimy teraz zrobić jeszcze kilka rzeczy. Musimy kupić wiszący wieszak z białym ręcz. A, to jest kolor niebieski. Czemu nie? O co ręcznik? Nie wiem, to chyba... A, bo że do twarzy chyba, tak? Niech będą dwa. Jedne dla ludzi, znaczy... Oba są dla ludzi, tylko jedne dla mniejszych, drugie dla większych. I lusterko, myk. Prosta, ładna łazienka. Więc zostało nam tylko to jedno ostatnie. Wybierz wykończenie podłogi. Inspiracje! Holy, holy! O lekko industrialnym klimacie, ale też ciepłym i przytulnym. Chcieliśmy mieć tu wielką, wygodną kanapę. O kurde, ta wygląda jak duża. Czarna. A, po prostu mogę zobaczyć, jak to wygląda. Musimy na pewno zrobić mebelki. Myślę, że... Jak to w każdym domu powinno być to tu, tylko w sensie, ja bym bardzo chętnie najpierw zainwestował w jakieś lampy, bo ja nic nie widzę. Raz, nie wiem jak to tu wychodzi środkiem, mniej więcej tu. Dwa i trzy. O, i coś widać, dobra, nice. I teraz zrobimy tu jeszcze dwie. Co to jest? Użyj. Jakie rzeczy mam dla was wybrać niby? O, wykończenie podłogi. Dobra, to weźmy sobie taką, nie wiem, ciemną mozaikę. Puf. Nie wiedziałem, że panele się tak kładzie jak podłoga, ale niech będzie. Wydaliście 3000.
Dobra, to bardzo chętnie będę pracował dalej sam, bo przynajmniej wiem, co się dzieje. Chwila, bo najpierw chciałem tak zrobić. O. A po co mi dwie pary drzwi przesuwnych? W sensie, będziecie mieli drzwi przesuwne do wejścia do domu? Tak mam to rozumieć? Dobra, jakby, jeśli chcecie, żeby ktoś wam się włamał, to nie ma problemu, jakby wejściowe drzwi przesuwne. To jest coś, czego ja żem w życiu nie widział. No dobra, kupujemy wszystkie szafki i będę potem mógł to ułożyć wszystko. Więc to mam. Mam lodówkę jakąś. Wszystko pod ciemny kolor, bo taki sobie życzyli. Ciemna szafka. Co dalej mamy? Kuchenka Kokuo. Tu? Nie. Tu? Nie. Tu. Znaczy, okej, no jeśli ktoś lubi takie klimaty, to czemu nie? Stół Fibus. Bardzo fajny Fibus. Taki Fibus, trochę nie Fikus. Dobra, zrobimy tak i teraz zrobimy po drugiej stronie tak samo. Pyk. Są cztery krzesła? Są cztery krzesła. To wystarczy, to wystarczy. Lampa ścienna. No dobra, to powiedzmy, że zrobimy to w ten sposób. Potrzebujemy też dużej kanapy, ale to już ja muszę ogarnąć. Działa! Cyberpunk flipper. Nice. Dobrze, udało się. Całe szczęście. Jak to mi się skończy budżet? 27 tysięcy, to nie tak niedługo mi się skończy ten budżet. Spokojnie. Ławka. To ma w domu ławkę. Dobra, jak ktoś będzie zmęczony, może sobie usiąść pod schodami. Dobrze, to jest na razie wszystko. Więc tak, musimy to wszystko poukładać i dostosować do tego, co tutaj jest. Więc dajcie mi chwilę. Dobra. Ostatnia rzecz. Pyk. Dobra. Mamy kuchnię zrobioną. Jak będą chcieli sobie coś zmienić, to będą chcieli sobie coś zmienić. To jest jakby w ich dobrej woli. Teraz kwestia jest taka, że potrzebujemy zrobić kanapę. Tak jak tu. Musimy chyba na to kliknąć. I teraz dostajemy do wyboru. Jakby z pierwszej aranżacji dostajemy do wyboru takie, z drugiej aranżacji takie. Że wybieraliśmy z pierwszej, to wybieramy z pierwszej. Jako, że robimy loftowy, to może być oczywiście czarna. Taka jak tu domyślnie jest wybrana. Tylko ja nie jestem w stanie bardziej się odsunąć. Może tak ją zrobimy śmiesznie jakoś. Ona jest równo? Nie, ona nie jest równo. Dobra, możemy zrobić tak jakoś. Pyk. Dobra. Jest i ona. To możemy tu jeszcze użyć. Mebel jakiś. Dobra, weźmy jakiś taki nowoczesny, śmieszny stolik. Niech będzie jakiś taki fotel. Niech będzie biały, z czarnymi nóżkami. Tylko ten fotel to se damy bardziej, nie wiem, tu. Zobaczmy, nasze wspaniałe zadanie i zlecenie. Wybierz meble, inspiracje, jeszcze jeden. Jeszcze jedną inspirację. A, tu coś z tyłu jeszcze się świeci. Dobra. Jakiś obraz albo statua. Dywan będzie bardzo dobrym wyborem. XL w takim kolorze też może być. I damy go. Dobra, XL jest trochę za XL, więc damy może M. O, M jest dobry. I tak idealnie pod nóżki. Pyk. O, proszę bardzo. Perfekcja. Zadanie ukończone. 22,5 tysiąca. Dochodu. Także tak wszystko się to wspaniale, moi drodzy, prezentuje. Bardzo mi się podoba, że można teraz takie nowoczesne rzeczy robić. Jakby jeszcze była opcja tworzenia własnego projektu, własnego domu i zabawienia się, żeby zobaczyć, jak to by wyglądało po remoncie tu w prawdziwym świecie, to byłoby dopiero coś, ale to by było na tyle. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie. Kończymy to na 100% za 22,5 tysiąca. Tak wyglądało to wcześniej, tak wygląda to teraz. Oh, Jesus. Jest spora różnica, łazienka też na pewno nabrała dużo. I tu uwaga, a perfekcyjnie, nie no, podobają mi się te ujęcia. Łazienka od razu czyści, od razu lepiej, od razu ładniej. Zdjęć do portfolio. O, to w ten sposób będą jeszcze zapisywać. Bardzo przyjemne, muszę przyznać, bardzo przyjemne. Mogliśmy wyjść z 13 tysiącami, a wyszliśmy z 22,5. Więc na pewno mamy teraz kolejne zadania. Jeśli chcecie oczywiście kolejne odcinki, to standardowo łapka w górę. Subskrybujcie ten kanał i zapraszam na gratki.pl, gdzie możecie kupić sobie chociażby moje wspaniałe ciuszki, jeśli chcecie, z wspaniałymi wzorami. Zapraszam serdecznie, trzymajcie ciepło, no i cześć!